Spotykamy się dzisiaj z panem Jackiem Łukasikiem, który jest kościerzakiem od 47 roku. A powodem spotkania, miłym powodem spotkania jest wręczenie przez pana naszej bibliotece, naszemu księgozbiorowi książek dedykowanych właśnie wam. Autorem publikacji jest Tadeusz Płużański, pisarz, historyk i dziennikarz oraz prezes Fundacji Łączka, której nazwa pochodzi od fragmentu cmentarza wojskowego na warszawskich Powązkach, gdzie potajemnie chowano ciała ofiar bezpieki. Był wśród nich również Stanisław Łukasik. Jego bratanek stara się ocalić pamięć o żołnierzach niezłomnych, dlatego też zdecydował się przekazać szkołom poświęcone temu tematowi książki. Skłoniła mnie do tego taka myśl, że na te tematy za mało się mówi lub w naszych programach szkolnych te tematy są w ogóle pomilczane. Okres tych walk powojennych przez naszych żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych, tego ani w podręcznikach szkolnych, ani w programach absolutnie nie ma. Żeby to zmienić, Jacek Łukasik kilka miesięcy temu zorganizował spotkanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych z naszego powiatu z Tadeuszem Płużańskim. Uczestniczyli w nim również uczniowie ogólniaka, do dyspozycji których trafiły teraz książki autora. Ja myślę, że to jest bardzo dobra akcja. Szkoła na pewno wzbogaci swoje zbiory. My jesteśmy bardzo wdzięczni panu Jackowi, że zechciał naszym uczniom dać takie książki, a przede wszystkim to, że oni już mieli okazję spotkań z panem. Teraz to jest nietypowa forma przekazania książek, bo to jest takie spotkanie z nimi. Natomiast oni brali udział i w zajęciach odnośnie żołnierzy wyklętych i sami przygotowywali pewne rzeczy, więc myślę, że to się przyda. Wszystkie publikacje zostały podpisane przez autora, a każda obdarowana szkoła otrzymała osobną dedykację. Książki trafiły do Liceum Ogólnokształcącego w Kościerzynie, do Liceum w Dziemianach, do naszego ekonomika zespołu szkół numer 1 w Kościerzynie i do Szkoły Rolniczej Bolesławowie. Wszystko po to, by coraz więcej osób miało świadomość tego, że żołnierze wyklęci istnieli i walczyli, a często też ginęli, spoczywając w bezimiennych grobach. Teraz dzięki osobom takim jak Jacek Łukasik odzyskują nazwiska i należne im miejsce w historii.